Lommer manche gute Truppe, ey, unsere Kahlen und der Huppe. Denn wir sehen ja gute Kinder, zwei Maschu, denn wir sehen ja gute Kinder, zwei Maschu, Maschu. Schimpft den Sau der prawie jak świnia wrześni ubojni, bo nie powinno mi się dawać maszynki do ręki. A prapremiera była tydzień temu, tak więc moim Alzheimerem mogę już z tego trochę nie pamiętać, ale co zapamiętałem, to jest dobra gra, to jest dobra gra. I to dla obu grup graczy, powiedzmy, tym, którym się podobał Crysis 1 i tym, którym się podobała dwójka. Bo to jest generalnie według mnie takie optymalne połączenie dwóch. Mamy dżunglę, de facto, miejską, połączoną z dżunglą dżunglastą. Tak więc mamy i te opcje, które były właściwie w jedynce, możemy się podkradać, kamuflować, to czy w dwójce to też oczywiście było, ale tu mamy to w tym takim pełnym wymiarze, jakim to było wcześniej. Mamy tutaj dziką przyrodę, mamy tam sarenki, żabki, mamy woda, krzaczki, drzewa, wszystko jest. A mamy też tą dynamikę z dwójki. Węższe, powiedzmy, korytarze, bardziej zabudowany teren, dużo, dużo więcej walki na krótkim dystansie. Co nie znaczy, że jest jakaś rzeźnia a la Call of Duty, no właśnie nie. Mamy nowe bronie, typu tam gdzieś pokazują się obrazki, nie banować mnie za nie, mam na to zgodę. Tam się pokazują obrazki, nowe bronie typu od alienów, te wszystkie tam takie guny, to możemy podnosić, masakrować wszystkich. Znaczy, kiedy zmieniamy broń, musimy je wyrzucić jednak, to nie ma za łatwo. I łuk, który na myśl przywodzi nieśmiertelnego Turoka. Właśnie, to bierzemy niewidzialność, generalnie mamy łuk z kilkoma rodzajami bełtów. Mamy bełty wybuchające, mamy bełty działające a la granat, mamy bełty rażące prądem. No, to jest moc. To jest moc generalnie. Można się naprawdę... Ten fragment, który był tam zaprezentowany, jakaś tam jedna ze środkowych misji, który będzie można zobaczyć na tam kolejnym materiale, który zamieszczę. To jest taki dobry właśnie fragment, który zaprezentował to, co jest taką treścią właściwie. Że można go było przejść robiąc rzeźnię totalną, naprawdę a la Call of Duty, chociaż na wyższych poziomach trudności, tak od tego trudnego wzwyż, a jeszcze są dwa takie dla prawdziwych hardkorowców, to jest ciężko. Jest ciężko, mi się osobiście nie udało. Wywołujemy alarm, nagle ściągają posiłki przeciwnika, tego jest pełno, nie ogarniecie. Wieżyczki, snajperzy, a przeciwnicy cechują się właściwie jedną z lepszych sztucznych inteligencji, jakie kojarzę od czasu Fira pierwszego. Naprawdę. Jakieś taktyczne podchody, flankują, zachodzą, coś kombinują, odcinają nas. To jest fajne. A druga opcja, można było włączyć niewidzialność, wziąć łuk i sprytnie tak właściwie się tam przekludzić, nie oddając de facto ani jednego strzału, powiedzmy, eliminując tylko stealth killami albo rozpieprzając ich łukiem. Coś miałem jeszcze powiedzieć. A! Oczywiście nie oceniajmy książki po samej okładce, chociaż okładka w tym przypadku jest dobra. Na pewno poziom graficzny jest wyższy niż w Crysisie 2,
Mamy wszystkie bajery tam, wiadomo, typu teselacje, dynamiczne oświetlenia, shadery, sridery, tam fizyczną wodę, rozpadające się osłony, mamy już tam fauna, flora, sarenki, żabki, jak już mówiłem, to jest bogactwo, to tętni życiem, to widać, to jest dobre, to jest smakowite, to jest słodkie. Tam jako ktoś, kto generalnie nie miał możliwości przez długi czas odpalenia pierwszego Crysisa, a potem był lekko zawiedziony dwójką, to wygląda na dobry miks. Na dobre zwieńczenie porządnej serii. Myślę, że będzie dobrze. Zapraszam i polecam. Piotr Prączewski. Proszę Państwa, kilka ostatnich słów od ojców prowadzących. To jest właśnie Warszawa, a to jest człowiek Pozdrów. Pozdrawiam Panią docentową. Piotr Prączewski. No właśnie, to był nasz Hotel Western. Wynieśliśmy bardzo generalnie pozytywne wrażenia. Jeżeli oglądacie Państwo ten materiał, znaczy, że już nie ma NDA na Crysisa, bo to już nie będę już łamał, już nie chcę łamać praw.